Witajcie kochani, kolejna lekcja, którą dzisiaj zrobimy, to jest piosenka z takiego serialu Columbo. Nie wiem, czy ile z was słyszało o takim serialu. Na pewno osoby ciutkę starsze na pewno słyszały, ale młodsze, na przykład moja Jula też zna tą melodykę. Columbo to jest ten aktor Peter Falk, tam gra ten z jednym okiem. To jedno sztuczne ma oko. Tam jest taka bardzo fajna melodyka, która się bardzo często powtarza. Ona jest śpiewana, nucona, gwizdana i grana nawet na pianinie przez głównego naszego bohatera Petera Falka. Zapamiętajcie sobie Columbo, bo to jest serial taki, który był chyba najbardziej popularnym serialem takim detektywistycznym w ogóle wszechczasów, z tego co gdzieś czytałem jakiś opis, więc coś wspaniałego. Dobra, zmienimy kamerę, troszeczkę damy tutaj w dół. I patrzcie, ja tu zagram. Jeszcze raz, bo tam był błądzik jeden. Jeszcze widok na rękę. Ja akurat mam gitarę inaczej nastrojoną, zresztą nieistotne, bo możemy to zagrać wszędzie. Zaczynałem w ogóle od struny trzeciej. To jest tercja mała. Trzecia struna na piątym, czwarta na siódmym. Tym interwałem się zaczyna. Później trzecia na siódmym. 7-5. 8-7. 8-7. Mam drogi na czwartej strunie 8, 7, 5, 10, 3 i te, czyli po prostu struna trzecia, siódmy, piąty próg, struna czwarta 8, 7, 5, 10, 3. Czyli ja będę mówił jakie dźwięki. 3, 7, przepraszam, 5, 7, 5, 5, 7, 5, 7, 5, 8. 7, 5, 7, 8, tak? I później 7, 8, 10. 7, 8, 10, 3. Może być struna piąta na ósmym progu. Ja na przykład gram po prostu, żeby był jednak ta trójka. 7, 8, 10. I później 7, 3, 5, 7. Trzy, pięć, siedem, osiem, dziesięć. I ostatnia fraza. 10, 5, 8, 7, 5, 3. Możemy zagrać właściwie w każdym rejestrze, bo możemy nawet tutaj 12, 14. No tutaj taka trochę improwizacja.
W każdym razie, no tą melodyjkę bardzo warto, wspaniale byłoby zagrać. Jedna rzecz jest taka, że iż gdyż muszę pozdrowić serdecznie pana Numiego. Jest on pierwszym patronem kanału. Należy do grupy specjalnej na Facebooku, która się nazywa Rockday.pl Pro. Tam pan Numi jest jako pierwszy. Na razie pierwszy, nie wiem czemu. Na razie sam jest ze mną w tej grupie. I on tam, osoby w tej grupie, czyli patroni, mają różne tam gratisy. To jest jedna rzecz, która jest tam oczywiście wypunktowane są na Patronite, ale też ma wcześniej filmy, przedpremierowo wrzucane filmy, jako osoby właśnie z tego, jako patroni. No i myślę, że to naprawdę, myślę, że warto. Aczkolwiek mam jeszcze jedną prośbę do wszystkich, którzy obejrzą ten filmik. W opisie filmu będzie taka ankieta. Bardzo krótka ankieta, na którą bym bardzo prosił, żebyście po prostu napisali od siebie, to zajmie 10 sekund, napisali od siebie, co byście chcieli poprawić, dowiedzieć się, poprawić, zmienić, nauczyć, cokolwiek związanego z graniem gry na gitarze, prawda? Czy jest coś, co chcesz wiedzieć o grze na gitarze? Jeśli tak, to co? Tak, jest krótkie pytanie. Bardzo serdecznie proszę, żebyście wpisali tą ankietę, po prostu wypełnili, bo to są formularze Google, więc to nie jest żadne złodziejstwo, żadne wyciąganie maili czy coś takiego. No i zapraszam do na ankietę i po prostu Kolombo. Piękna melodyjka, piękny serial. Ja naprawdę bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia tego serialu. Także trzymajcie się, popatki.